Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Don't Starve. Zobaczcie, co się stało, po prostu, o Jezu. Na chwilę odszedłem od tego chrzanionego, nieobudowanego ogniska i spaliło mi cały plecak. Dobra, co by tutaj zrobić na szybkości? Czy mamy trawę? Mamy trawę, dobra, to sobie. A czemu mi się nie świeci? Aha. No tak, no ale dobra, tu mamy. Okej, w porządku. Dobra, pół biedy, że możemy sobie znowu ten plecaczek zrobić. Okej, dobra. No i teraz sobie od razu powkładajmy to wszystko. O. No i dobra, i teraz się zastanówmy, co ja tutaj chcę zrobić. Tak, tutaj sobie ostatnio odkryliśmy bagna. Tutaj po tym biomie kamiennym nawet jeszcze nie przechodziliśmy jakoś specjalnie. Będzie trzeba się tam wybrać, ale myślę, że to jeszcze nie teraz. Tu mamy element układanki i skoczki. Słuchajcie, a za ile czasu będzie wiosna? 6 dni. Chyba trzeba wracać powoli do bazy. Tak mi się wydaje. Zjedzmy sobie jeszcze to. Jak tam temperatura nasza? Temperatura nasza jest w miarę spoko. No, jeszcze weźmy sobie troszkę, dorzućmy. Trzeba będzie tak, trzeba będzie wrócić do bazy. Troszkę się najeść. Poodkładać jakieś tam, chociaż nie bardzo mamy co odkładać w zasadzie. Znaczy tutaj mamy te papirusy do odłożenia, prawda? I myślę, że może byśmy sobie wykombinowali dzisiaj. Tak troszkę, że zaczęlibyśmy sobie przygotowywać się do wiosny, także fajnie by było dwa krety złapać i zrobić sobie kapelusz przeciwdeszczowy, ale może przy okazji byśmy troszkę zahaczyli o mody i może byśmy zrobili coś takiego jak Bone Armor. Moi drodzy, Bone Armor to dosyć ciekawa sprawa, ponieważ zawsze broni nas jeszcze lepiej niż tutaj drewniana zbroja, ma chyba troszkę więcej wytrzymałości. No i generalnie nie trudno się go kraftuje, bo do skraftowania go potrzebujemy tam, no już nawet nie pamiętam, bone shardów i silku. I to jakoś tak wcale nie jakieś takie wielce straszne ilości. Także całkiem fajnie to wygląda. Moi drodzy, a co mi tutaj nie działa? Wiem, co mi tutaj nie działa. Ojej, no nic, musimy czekać do rana. Chyba, że to szybciorkiem naprawię. Dobra, może to szybciorkiem naprawię i wracam za chwilkę. No dobra, moi drodzy, jestem już po przerwie. Wróciłem po raz kolejny, znowu do was wróciłem. Słuchajcie, jak możecie już zauważyć, co zmieniłem? RPG HUD czy RPG HUD, moi drodzy, zapomniałem ostatnio. Nagrywałem między innymi ten taki mini poradniczek. Chwilkę gdzieś tam w międzyczasie jeszcze sobie pograłem na tym. Pograłem sobie na zwyczajnym DS-ie, no i że tak powiem, bez modów grałem. No i wyłączyłem między innymi RPG HUD. A w zasadzie zostawiłem sam RPG HUD dla jego wyglądu. A żeby, wiecie, żeby to tak wszystko fajnie wyglądało, tak jak właśnie w tym RPG HUD, czy HUD, w sumie nie wiem jak to się wymawia. Ale nie chciałem jakichś takich dodatkowych slotów na zbroję, znaczy na zbroję, na plecak, na amulet, jakichś takich i to wszystko powyłączałem. No i generalnie jak to powyłączałem, to mi się tutaj troszkę pokrzaczyło. Do ciebie, Kreciku, zaraz wrócę, może już? Tu są krety, a my miejsca nie mamy, a w sumie gdyby zjeść cebulę i zasadzić dwa drzewa, to będziemy mieli. O, słuchajcie, dobra. Tak zrobimy. Tak zrobimy. To sobie zdejmiemy. Weźmy tak. Krecik. Krecik. Wyłaź. Ojej, ale one przecież po zmroku. One nie powinny wyłazić po zmroku?
Chyba po zmroku wyłażą jednak. Tak mi się wydaje. Czy ja tutaj coś zostawiłem? Nie, nic tu nie zostawiłem. Okej, dobra, no to wracamy. Nie ma co tutaj przedłużać jakoś zbytnio. Lecimy sobie do bazy. Lecimy do bazy i później wrócimy po te kreciki. Znaczy niby moglibyśmy tam zostać w sumie na te kreciki polować. Jeszcze zobaczmy, tutaj mamy bazę, a czy my gdzieś w okolicy bazy mamy krety? Co to jest? Tutaj kawałek czegoś. Cienko z tymi kretami. Cieniutko z tymi krecikami. Dobra, no to nie, to słuchajcie, to zostajemy. To nie ma nawet takiej opcji. Szczególnie, że ta wiosna już coraz bliżej, a my nie mamy nic. Nie mamy kapelusza, nie było jeleniocyklopa, tak więc nie możemy sobie zrobić tej takiej parasolki fajnej. No tak więc cóż. A, mamy tutaj mamy ogień. Okej, okay, czy jest coś, co ja mogę na przykład wyrzucić? W sumie tym będę kreta wabić. On pewnie tutaj będzie chciał podejść. Pościnajmy. A przy okazji myślę, że sobie weźmiemy te jagódki. Upieczemy. No, a myślę, że tą marchewkę też warto by było upiec. O. No, znaczy jedz, tak. Okej. Okay. Dobrze, i teraz tak, jeszcze pomyślmy, co mi będzie jeszcze potrzebne poza kretami. Chciałbym zrobić klatkę na ptaki, ale to wszystko mamy do tego. Mamy złoto, będziemy mieć papirus. Tak, będziemy mieć papirus. I tam są chyba jeszcze potrzebne nasiona, także nasiona również będziemy mieli. Bez żadnego problemu, nawet jakieś zamrożone mamy, także jeżeli nie mamy normalnie w lodówce, to mamy zamrożone, to odmrozimy sobie. Troszkę poczekamy, odmrozimy i sobie normalnie, o właśnie, jest zmrok i teraz czekam na krety. No chodź, no ja wiem, że ty tutaj jesteś chętny na tą saletrę, chodź, krecik. Dzień dobry. O nie, chodź, weź go. O tak, dobra, weźmy sobie tak. Czym by tu jeszcze je kusić? No złotem chyba, nawet kret na złoto poleci. No, chodź krecik, chodź. Tutaj chodź. Właśnie. O właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję, bardzo panu dziękuję. Spisał się pan, wracamy. Wracamy, zdecydowanie. Teraz już sobie pięknie lecimy do naszej bazy. O, wow. Zupełnie mi się głos zmienia, jak tak podchodzę do tego mikro. Ha, ale jaja. Ale jajca. Jak? Arbuzy. O Boże, jakie suche. No nic, dobra. Lecimy. Lecimy, zrobimy sobie ten kapelusz. Tylko czy my mamy bone shardy? Tyle, ile ja bym chciał. Ja chciałbym dosyć sporo. Ale dobra, zobaczymy. Myślę, że jeszcze nie pamiętam, ile tego lodu mamy. Ale przydałoby się jeszcze lodu pozbierać trochę. Od tych takich mini lodowców, od pingwinów. No kurczę, żeby sobie już na lato przygotować. No, tak trzeba byłoby zrobić. Zdecydowanie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Przy okazji ja bym chciał zobaczyć, co tutaj było mi na minimapie. Znaczy na mapie w zasadzie. A to już. Co to było? To jakby zaznaczony krecik był. Dobrze, niech będzie. Kreciki się przydadzą. Zdecydowanie. Okej. Dzień dobry. Dawno mnie tu nie było. Oj, dawno mnie tu nie było. Dobrze, i teraz tak, zobaczmy, co my tu mamy, a czego my nie mamy. Mamy łeb psa. Okej, całkiem spoko. A w ogóle to może sobie rozpalmy. Myślę, bardzo fajną opcją by było. Tutaj mamy, czy mamy ogurasa? Nie, nie mamy ogurasa, szkoda, bo by się przydał. No dobra, tu już widzę, że będziemy potrzebować... Halo, światło, chodź tu. Będziemy potrzebować zdecydowanie... strażaków.
Czyli będzie trzeba iść po ten. Będzie trzeba koniecznie iść po. No po co? No. Ojej, polot. Polot będzie trzeba iść koniecznie. I teraz tak, ja bardzo bym chciał. Świetliki. O, dobra. Łup. Łup, pięknie. Ile jeszcze? I ostatni mogę, ostatniego mogę złapać. Okej, okay, jeszcze raz. Weź to włóż tu. 76. No, jeszcze dojdziemy tutaj do ognia. Załadujemy ostatni raz, tak do 100. Czy ty? A nie, tutaj są. Boże. Myślałem, że on tutaj sobie tak sam śpi, chrapie i w ogóle, a ja go jeszcze nie zabiłem, to tego, no. Dobra, weźmy sobie teraz tak, jednego świetlika sobie odłóżmy. To, albo nie, to weźmy sobie ze sobą. Okej. Okay. Bardzo bym chciał gdzieś bone shardy, ale kurde, nie mam ich. Serio, bone shardów nie mam? Ej, really? Really? No nic, dobra. Nie mam bone shardów, to poradzimy jakoś inaczej. Czy mam jakieś warzywka? Nie, nic nie mam, a jak patyk włożę, to będzie lipa zapewne, nie? Jakieś kebopsy, a ja bym chciał meatballsy, tak szczerze. To zrobimy z tym. Już trudno. Niech stracę. Ej, dobra, to teraz trzeba tak, to trzeba bardzo uważać na te kreciki i je generalnie dokarmiać. O, żeby one nie zdechły. I trzeba na szybkości znaleźć bone shardy. Czyli szukamy jakiegoś trupka. Jakiegoś trupka. Gdzie tu jest jakiś trupek najbliżej? Czy tu nie było na pustyni gdzie? O, zaraz, tu jest. Tu jest, tu jest, tu jest. Dobra. Się przejdziemy na szybciorze na pustynię. I tam sobie weźmiemy, ogarniemy bone shardy. Póki co porobimy sobie papirusy. Tylko zróbmy tak. Gdzieś tu były te kuperki. To? Tak, tutaj. Czy mam to złoto? Aha, to złoto tu leży. Okej, to sobie od razu włóżmy tutaj. O, pięknie. No i poróbmy sobie papirusy. Poróbmy papirusy. Czy będą mi potrzebne póki co? Czy będzie mi potrzebna trzcina jako trzcina? Chyba nie. Papirusy po prostu. Okej. No, przepraszam, coś mi gardziołko trochę wysiada. Ale to chyba standard już na tych nagraniach. Wow, słuchajcie, 17 papirusów. To jest po prostu papirusów. Papirusów. To jest mega. Nawet nie sądziłem, że aż tyle uda nam się za jednym razem przynieść. Także bardzo fajnie. No dobra, moi drodzy, tylko jakiś tam szybki luk, gdzie się robi klatkę na ptaki. O, już wiem, dobra, tutaj. Tutaj, dzień dobry, aha, 6 potrzebujemy, okej, okay, dobra, może być, biedy nie ma, jakoś bardzo dużo, nie mamy tego golda, ale wystarczająco, okej, okay. Dzień dobry, no i gdzie by tą klatkę na ptaki tutaj umiejscowić sobie, w jakimś fajnym miejscu może, tutaj mówiłem, że miałaby być magia, nie, ale może by tutaj sobie sieknąć tą klatkę, no dlaczego by nie, skrzynki miały być. Dobra, jeszcze z tym już pozapominałem, co tutaj wymyśliłem. No dobra, 27. Okej, okay, lecimy sobie po bone shardy, zdecydowanie. Zdecydowanie lecimy po bone shardy. Przy okazji moglibyśmy troszkę z tymi pajączkami powalczyć w sumie, skoro już tak tam idziemy. Ale nie, bo musimy przecież zdobyć, dobrze, wy tutaj sobie żyjcie, egzystujcie. Musimy przy okazji przecież zebrać od tych pingwinów lód, bo się zima kończy powoli. Może nawet powinienem najpierw od tego zacząć, no ale dobra, już mniejsza z tym, skoro tu jestem, to weźmiemy sobie bone shardy, a to w sumie nie jest tak daleko, także jeszcze to weźmiemy. O, w sumie tymi pająkami też trzeba byłoby się zająć, żeby mi tutaj zaraz jakaś królowa nie przylazła. Cześć Bawu, dzień dobry. O. No, tylko sobie troszkę kości pozbieram, ja tu tylko posprzątam, spokojnie. O, pięknie, i cały szkielecik. A lipa, że z takich, że tak powiem, części szkieletu, na przykład samych tam nóg wystających z ziemi czy coś, wypada tyle samo tych bone shardów,
Co z takiego zwykłego? No to przeromana opcja według mnie jest. To tak z tego zwykłego, takiego całego, powiedzmy, z tego okazałego powinno wypadać więcej, a to tak jakoś... No nie jest dobra, no. Co ja mogę? Nic nie mogę. A generalnie to tą trawę w sumie też możemy zebrać po drodze. Trawy nigdy dość. Okej, i teraz musimy się wybrać. Wybrać na polut. Polut. Zdecydowanie polut. Bo co my mamy w ogóle tutaj w zamrażarce? Aha, okej. Okej, dobra, w porządku. Zanim co, to może weźmy sobie, zróbmy tak. Tutaj już ten taki na zimę przeciwdeszczowy kapelusz. Do tego potrzebujemy oczywiście naszego straw hat. Kurczę, farmerzego kapelusza. Dobra. I w tym momencie gdzieś tutaj powinno... To jest to właśnie, rain hat. Okej. No i dobra, i super, i tak. Jesteśmy, powiedzmy, wstępnie przygotowani na wiosnę. Może jeden kapelusz to nie jest wielkie przygotowanie, ale zawsze coś. Także już fajnie. Odłóżmy sobie tutaj te bone shardy. Mój piesek się z wami wita. Właśnie doszczekuje tam. No i teraz tak. Nie mamy kill-offa. Dlaczego my nie mamy kill-offa żadnego? To jest zastanawiające. Weźmy sobie ile tam? Dwa potrzebujemy? Czy więcej? Cztery patyki chyba, ale... Aha, my w ogóle nie stworzyliśmy złotego kill-offa. A, okej, spoko. Spoko, nie ma sprawy, nie mam pytań. Zróbmy tak. Tu sobie rzućmy tak. O, pięknie. Czy mamy jeszcze jakieś drewno w skrzynkach? Nie mamy. To będzie trzeba jeszcze tamten las wyciąć. O, tak. Tak będzie trzeba zrobić. Wyciąć tamten las. Zdecydowanie. I jeszcze z tamtego zdobędziemy troszkę popiołu. Te pieńki się popodpala. No dobra, ale to już takie, powiedzmy, to są już takie plany troszkę dalsze, tak to ujmijmy. No i teraz pytanie, moi drodzy, robić sobie meatballsy, czy wcinać na sucho, że się tak wyrażę. Raz, dwa, trzy. Trzy musiałbym zużyć. Nie, na sucho. Na sucho mi to więcej da, niż jakbym zrobił z takiego suszu meatballsy. Chyba, że mam ten zwykły mały susz, ale nie mam. Okej, dobra. No to co? Bierzemy kill off. Bierzemy tutaj kamień i lecimy. Najpierw się zajmiemy tutaj tymi... O! A ja tu przecież... Ojej, ja tu przecież berisy miałem. No dobra. I teraz... O! Dobra. Chciałbym tego lodu naprawdę jakoś taką sensowną ilość. Zdecydowanie ponad 40. Te 40 to wcale nie jest dużo, a tutaj... Mimo wszystko, zanim to nazbieram, to wydaje mi się, że troszkę czasu zajdzie. Okej. I lecimy sobie dalej. Gdzieś tutaj jeszcze jak najbliżej trzeba znaleźć kolejny lodowiec. Znaczy lodowiec, kolejne lodowce, kolejne może pingwiny gdzieś tu. Zapomniałem o tej skrzyni nawet. Tutaj co my mamy? Jakiś taki nawóz, coś takiego, zgniliznę, nie? Tak, szyszki. Okej, i teraz tak, popatrzmy, gdzie tu jakoś blisko są pingwiny. Tu są jeszcze, no i tam pójdziemy. Od razu tam sobie pójdźmy. O, może jeszcze się uda troszkę mapy odkryć przy okazji. Bo tak jak już mówiłem, ostatnio strasznie mnie denerwują te takie pozakrywane części mapy. No i trzeba by było z tymi zaraz pająkami powalczyć, bo naprawdę w tej grze, w tej rozgrywce jakoś silk to u nas jest na poziomie masakrycznie niskim. No ale dobra, dam radę. Dam radę. No i tak kurczę patrzę z tych takich naszych założeń z samego początku, to o czym mówiłem, no to póki co zrealizowaliśmy... Ej, to jest nieźle, słuchajcie, aż dwa, mamy klatkę na ptaki, mamy już kapelusz na wiosnę, także jest fajnie, bym powiedział, jest naprawdę fajnie.
Tylko nie zrobiliśmy jeszcze to, czego mówiłem, tego, o czym mówiłem, Bone Armora. Jak teraz wrócimy, musimy zobaczyć, co na Bone Armor potrzebujemy. Bo tak szczerze nie pamiętam. Ty, kret. Oddawaj. Mowy nie ma nawet. Sobie zabieraj, co chcesz, ale nie lód. No dobra, i myślę, że jeszcze tutaj sobie może na szybkości podejdziemy. 40, 50. Kurczę, ale ze 3 strażaki musimy postawić. A i musimy pójść ten. Z racji na to, że aż tyle strażaków potrzebujemy, to musimy jeszcze przecież zahaczyć o tamten element układanki. To już niby można i wiosną, nie? Ups. Co jest? Naprawdę trawy nie mam? Dobra, to tu zaraz będę miał. Tu zaraz będę... Tak, jeszcze się zaklinuję na pierwszym lepszym. Dobra. Dobra, dobra. Nie jest źle. Nie jest źle. Pingwiny sobie śpią. Dobranoc, pingwiny. A dobra, chwilę tutaj postójmy. I dalej kopmy. Nie ma czasu. Nie ma czasu. O. Okej. Nie powinniśmy zamarznąć. Szczególnie, że już tylko 3 dni do wiosny, także już w miarę cieplutko. No dawaj, dawaj. Trzeba zobaczyć, co jest nam potrzebne na Bone Armor. No i pójść chyba na pajączki. Streszczaj się, streszczaj się. O, mój piesek znowu się po... Widzieliście? Widzieliście? O jajca. Czego mi nie szkoda? Monster Meat mi nie szkoda. Nie, nawet tam położyć nie mogę. Lód mi spadł do tego, do tego oceanu. Pogrzało? Maxwell, oddawaj mi mój lód. Cepie. Wymyślił. Burak jeden. A Jezu, no. No to lód mi podwalił. Cześć, głupi. No nic. Dobra. A jak tak, to skoro tak, to... A, tak nie będzie, Maxwell. Już my się tam spotkamy w trybie Adventure. Wtedy sobie, kurde, pogadamy. Zobaczymy, czy taki cwaniaczek z ciebie. A? A? Zobaczymy. A, inaczej będziesz piszczał. 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 Okej. Okay. Nie mam więcej pytań. Dobra. Teraz robimy tak. Oczywiście odkładamy lód. Szkoda, że go tak mało. No, ale cóż. Dobra. Łup, to też sobie odłożymy. I teraz tak. Bone shardy. Bone shardy. I teraz zobaczmy. I teraz zobaczmy sobie tutaj. Ojej, no. Serio. Jest gdzieś blisko trupek? Nie, niestety. Nie widzę żadnego trupka blisko. No nic, dobra. Moi drodzy, to... Myślę, że Bone Armor zrobimy w kolejnym odcinku, jak już zdobędziemy ten jeden Bone Shard. Jeszcze tylko zerknę sobie, ile potrzebujemy. Aha, i 6 silku. Kurczę, to i silk potrzebujemy zdobyć. Tak ogólnie, poza tym. Także, moi drodzy, plan myślę, że na następny odcinek to najprawdopodobniej będzie taki, że zdobywamy Bone Sharda, żeby zrobić Bone Armor i zdobywamy przede wszystkim silk. Tak mi się wydaje. Póki co... Bardzo wam dziękuję, no i trzymajcie się, do następnego razu, hej!